podpisujemy umowy związane z dofinansowaniem projektów w naszej spółce dystrybucyjnej. 90 milionów złotych w ramach programu modernizacji dystrybucji we wschodniej Polsce. Są to pierwsze zrealizowanych projektów w ramach większego programu, który realizujemy wspólnie z Ministerstwem Klimatu. Dobra wiadomość dla modernizowanych odcinków sieci i stacji transformatorowych. W najbliższym czasie przewidujemy podpisanie kolejnych umów na ponad 130 milionów złotych związanych z realizacją tego programu. Jeśli chcemy mieć w Polsce więcej taniej, czystej energii, musimy zmodernizować sieci elektroenergetyczne. Zaczynamy ten proces, ściągamy do Polski środki europejskie. Będziemy sprawiać, żeby sieci były bardziej elastyczne, lepiej się bilansowały i żebyśmy mogli podłączać więcej źródeł odnawialnych.